Słuchajcie teraz wszyscy. Spokojnie. Uwaga. Uwaga. Chyba wziąłem za dużo magnet. O, Lili, goście idą. Goście? Tak, to Rex. I stary, poczciwy lord. Uważaj, lord. Tu jest bardzo ślisko, możesz się przewrócić. Spokojnie, tam. Zaraz ich puścimy. Dosyć tej zabawy. Teraz dziecko idzie spać. Witam, wesołych świąt. Wszystkiego najlepszego, proszę bardzo, proszę. Może panowie zechcą wejść do bawialni. Zaraz podam coś dobrego. Lili, gdzie położyłaś biszkopty? No wiesz, to pudełko, które ciocia Sara przysła Lady na gwiazdkę. To i na kredensie. O, jakie one są urocze. Macie oczy swojej matki. Tak. Ale mają w sobie też coś z ojca. O, proszę, proszę. Ty w końcu założyłeś obroże. Jak widzisz? Tak. I zostałem zarejestrowany. Winszuję, nowa obroża. Poczułem ją natychmiast, jak wszedłem do pokoju. Od razu sobie powiedziałem. Lord, ktoś tu nosi nową obrożę. Trzeba wam wiedzieć, że w ostatnich czasach moje powodzenie bardzo się wydoskonaliło. To rodzinne, wiecie. Ostatnio zrobił się strasznie zarozumiał. Niewątpliwie, jak zwykle mawiał mój nieodżalowanej pamięci dziadek. A propos, czy opowiadałem wam już kiedyś o moim dziadku? A, jeszcze nie? No to słuchajcie, więc jak mój dziadek zwykle mawiał, wiecie, to niebywałe. Zupełnie zapomniałem, co mój dziadek zwykle mawiał.